Radio UWM FM. UWM FM. Uwierz w muzykę. 95 i 9. UWM FM. Poradnie słucham. Proszę się uspokoić, po kolei. Słyszy pan głosy, tak? No i dźwięki też. Ciekawe, ciekawe. A jakie? A rzężą, syczą, dyszą i nie dają spać. Niech się pan nie denerwuje, to nieuleczalne jest, ale da się wytrzymać. Musi pan po prostu posłuchać specjalistów. No, Zakład Patologii Dźwięku we czwartki od 22 do północy. Same ciężkie przypadki. Zaprasza Kazimierz Walkwasa. Dobry wieczór Państwu. Zakład Patologii Dźwięku. Ale nie Kazimierz Walkwasa, nie sam, bo jest ze mną dzisiaj... Piotr Bonar, dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Piotr, który po antenie radia UWM FM hulał przez dłuższy czas, ale mimo noszonych koszulek o jednoznacznym charakterze sympatii dla muzyki, dzięki której spotykamy się tu dziś, nie trafił do tej pory na antenę Zakładu Patologii Dźwięku. To jest ten moment, w którym naprawiamy ten karendalny błąd. Tak jest, tym bardziej, że audycja Zakład Patologii Dźwięku to jest mimo wszystko to miejsce, w którym uczyłem się metalu, więc wracamy do korzeni troszkę. No, korzeniami to nie można nazwać, bo dzisiaj jest zakład bardzo specjalny. Choć nic nowego w nim nie odkryjemy. No właśnie, bo chciałem powiedzieć, że będziemy dzisiaj troszkę tym chińskim metalem działali, czyż tak, nie? Więc nic nowego nie odkryjemy, bo chiński metal nie prezentuje nic ponad to, co znamy dobrze w metalu. Ale. Dobre wykonanie. Wpisałem w Google chiński metal i wyszedł mi filmik. Substancja, która zjada metal. Przesyłka z Chin. I jeżeli chodzi o tego pierwszego wykonawcę, którego za moment pozwolimy sobie zaprezentować, to faktycznie jeżeli chodzi o to podejście do muzyki thrash metalowej, no to zjada niejednego weterana z dzisiejszych czasów, jeżeli chodzi o nagranie płyt. Czyż nie? No tak, Ancestor to zespół z Pekinu, otwiera dzisiejszy Zakład Patologii Dźwięku i grzejemy ostro. Do przodu, do kraju środka. We'll be right back.
Kings, dlatego ja owadzamy w Kings. Radio Impression. Radio Impression. Logan's rules to create speed. Tell evil carry bad links. Then it's the forward and might. Beat them for being safe. Radio Impression. Radio Impression. Better consciousness, triumph of reaching maximum strength. Foolish heroic brave, triumph on to me, triumph on the feet. Picture human, rebel of the big pirate, MNS, like Nazi heaven. Touching big freedom, standing for death, to say gate of dominance coming. Ancestor, pochodzący z Pekinu, ich debiutancki album Lords of Destiny. No właśnie, dzisiaj będziemy troszkę grali po chińsku. Wiem, że może to brzmieć niekoniecznie sympatycznie, natomiast okazuje się, że w Chinach jest sporo zespołów, które potrafią nieźle dołożyć do pieca. Nie wymyślają nic nowego, grają to, co... zespoły, które tworzyły dane style, albo i mniej więcej pokrewnie. No, będzie parę oryginalnych dźwięków, ale tu, tak jak mamy chińskie podróbki francuskich win czy serów, mamy świetny teutoński thrash metal. Zespół no, zaraz. Nie kryje i mówi, zaraz, że kreator zaraz. Przepraszam. Jeżeli chodzi o podróbki serów i innych tego typu rzeczy, w tym momencie mamy na myśli pieniądze, które gdzieś tam z tyłu są. Natomiast tutaj mamy muzykę, która jednak, jeżeli chodzi o pieniądze, niekoniecznie musi tutaj działać. I myślę, że to wypływa jednak bardziej z potrzeby duszy niż z potrzeby kapitalistycznej potrzeby szczególnie, pieniędzy. Że w Chinach niełatwo jest być metalowcem, bo do 80-tych lat w ogóle zakazane były jakiekolwiek wpływy kultury zachodniej w Chinach, więc oni nie mogli przeżyć tego, co my w latach jeszcze 60-tych, 70-tych czy na początku 80-tych. Tam pierwsze zespoły o prowincji rockowo-metalowej zaczęły powstawać gdzieś około 87-tego. A później, jak wiadomo, heavy metal to był czołgami po ludziach. Tak u nich też się załatwia sprawy, więc no niełatwo by im było. Tak, jest, sceny z 89 roku zdecydowanie inspirowały
muzyków metalowych. Natomiast w dzisiejszych czasach istnieje taki zespół jak na przykład Death Pact, który powstał w roku 2010 i w zeszłym roku z kolei wydał swoją debiutancką płytę, która, jeżeli oczywiście patrzeć po okładce, zwiastuje koniec świata.
Reincarnation of Asura Road. Taki tytuł nosi album zespołu Death Pact z Pekinu. No właśnie, dzisiaj gramy chińskie rzeczy i takie chińskie metalowe rzeczy. Przed momentem był dosyć mocny, jednak mimo wszystko roz tutaj... A za momencik sprawimy, że jednak przeniesiecie się państwo w troszkę bardziej stonerową część muzyki metalowej. No i okładka typowo stonerowa. Mamy piękną kobietę o rozłożystych włosach, która leży na łące pośród grzybów, które dają nam kolorowe kwiaty. Ale, jej gołą pierś. No właśnie, bo to jest tak wspaniale, ale z drugiej strony zespół nazywa się Never Before, a krążek King of Worms, więc tutaj jest troszkę niepokoju. Sądzisz, że gdzieś tam w niej gnieżdżą się robaki? Czy może mrówki po prostu ją tylko gryzą w tyłek? No, nie da się ukryć, że jest to dwuznaczne i gdzieś tam mimo wszystko troszkę ten niepokój z tyłu głowy zostaje. Tym bardziej, że muzyka, którą prezentuje zespół Never Before, właśnie z Chin, sprawia, że okej, jesteśmy w stanie się wyluzować, ale gdzieś tam z tyłu głowy pamiętamy, że są jednak z tego miasta, gdzie nie wszystko jest dozwolone. Więc możesz zostać jak w tytule tego utworu, Killer or Survivor, albo możesz zabawić się. Drink, fuck, puke. Jedziemy.
body, pull my finger on the trigger, face to face. What the say? Oh, it's killer. Oh, it's a fire. No i jak wam się podobało takie chińskie stonerowanie? Kings of Worms, zespołu Never Before. No właśnie, troszkę było tutaj stonerowo, natomiast teraz zejdziemy do piekieł i to takich piekieł dosyć głębokich, bo zespół, który wystąpi za moment w zakładzie patologii dźwięku, dotyka tych najczarniejszych elementów naszej duszy, gdzieś tam się pałęta w miejscach, w których chcielibyśmy ich uniknąć, a oni jednak taplają się, taplają z rozkoszą i wychodzi im to całkiem nieźle. To będzie zespół RNV. Właśnie teraz w tym roku wydali epkę Nonentity of Anguish, którą wydała bardzo zasłużona, jedna z nielicznych chińskich wytwórni z muzyką metalową, Pest Productions. No i tak jak słuchacz na Facebooku, na fanpage'u Zakładu Patologii Dźwięku słusznie zauważył, będzie dużo zespół z Pest Productions. No i to jest właśnie jeden z nich. Jeśli szukacie więcej chińskiej muzyki, to polecamy wam właśnie ten label. Bye.
R.N.V. Tak nazywa się ten twór wydany przez Pest Productions. No właśnie, jeżeli mówimy o wytwórniach w Chinach, to jest to dosyć istotne, bo to nie jest do końca tak jak na przykład w Polsce, że możemy sobie założyć wytwórnię i w tym momencie ona idzie na cały świat. Nie wiem, czy zauważyłeś, co jest na szczycie list sprzedaży w Polsce. Widziałem, jaki krążek. Batiuszka rządzi. No właśnie. Tylko nie wiem, która batiuszka, bo są dwie. Niezależnie od tego, która... Jest na szczycie. Jest na szczycie, ewidentnie. Lepiej niż Sławomir sobie radzi. I Ed Sheeran, więc mimo wszystko, jeżeli ktokolwiek powie, że metal jest w opozycji... Albo to prawosławni są w opozycji. Proszę mnie to nie rozśmieszać. Dobrze, wracamy do Chin, tak. gdzie jest wszystko poważne i za takie żarty można prawdopodobnie... Wracamy do muzyki w Chinach. No tak, to nie jest, jak wspomniałeś, nie jest łatwo prowadzić w Chinach, ponieważ w Chinach internet jest cenzurowany, nie ma Facebooka, nie ma dostępu do różnych innych mediów z Zachodu, w związku z tym ten chińska te dopiero teraz wchodzą jakieś streamingowe portale dla Chińczyków, więc stąd też ciężki dostęp chińskiej sceny do świata zewnętrznego. Ale musisz przyznać, że w ogóle chińska muzyka to brzmi tak chińska, pewnie no, azjatycka. Ale no wiesz, filmów chińskich trochę leci w telewizji, tak? Troszkę tak, natomiast zauważyłem, w którym momencie. Produktów chińskich masz mnóstwo wokół siebie. Nie, no tak naturalnie, właśnie siedzę na nim. No. Jak widać, muzyki też jest całkiem sporo, bo nie jest łatwo, jak wiadomo, nie jest łatwo, to się chętnie bierze za gitarę i gra się ten metal, jak u nas w latach 80. Dziko i szalenie. Tak? No tak, oczywiście. No, to jest w ogóle niesamowite. Ja jestem pod wielkim wrażeniem, że w tym momencie, w roku 2019, w momencie, gdy, umówmy się, to, co proponuje kultura amerykańska, jest bardzo mocno nagłośnione i gdzieś tam wypływa metal, który, umówmy się, no był popularny w latach 80., troszkę w 90. na początku, a jednak w dalszym ciągu wzbudza emocje, w dalszym ciągu jednak potrafi zrobić tak, że gdzieś tam czujemy pewien niepokój, ale z drugiej strony to poczucie niepokoju sprawia, że czujemy się dobrze. Bo może metal to jedyna humanistyczna naprawdę muzyka, która dociera do każdego zakątku świata i każdy w sobie znajduje tyle złości w każdym miejscu na świecie, żeby gdzieś chwycić za gitarę i grać metal, tylko musi mieć prąd. No to oczywiście, natomiast prąd czy jest konieczny? Do grania metalu? No, tak, jest konieczny, faktycznie prąd jest konieczny, natomiast trzeba przyznać, że im bardziej idziemy w przód, tym bardziej czujemy, że gdzieś tam błądzimy, jeżeli chodzi o muzykę metalową, natomiast tutaj troszkę jesteśmy w korzeniach. Bo jeżeli chodzi o zespół, który nastąpi za moment, który pojawi się w patologii dźwięku za moment. Bardzo korzenny, bo to crossover. Okładka bardzo staroświecka, muzyka bardzo staroświecka, nic nowego. Wszystko to, co inżynier Mamoń lubi i chętnie łyka. No właśnie, o to chodzi, że gdzieś tutaj mamy z jednej strony punk, z drugiej strony mamy metal. No i wychodzi. I ewidentnie wychodzi niezależnie od tego, na jakiej szerokości geograficznej się znajdujemy. Nazywa się to Explosicum, a wydaje to inna wytwórnia Stress Hormones Records. We'll be right back.
Co ciekawe, obydwie wymienione wytwórnie chińskie nie ograniczają się już tylko do wydawania chińskich rzeczy, ale również wydają rzeczy ze świata i ze Stanów Zjednoczonych, z Francji, z Australii i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, świat jest coraz bardziej otwarty, ale przejdźmy może z punkowego podziemia do pięknej folkowej krainy dziwnych zjaw, stworzeń, postaci, a także chińskiej muzyki metalowej. No właśnie, i tutaj pojawia się pytanie, czym jest folk? No bo tak naprawdę pierwotna muzyka z Chin też teoretycznie jest folkiem. No tutaj bardziej, tutaj odwołują się do pewnego regionu, tak? Ten zespół, który za chwilkę zaprezentujemy, nazywa się Nine Treasures. Oni się odnoszą do tej nomadycznej części kultury, czy historii pewnych ludów chińskich, no bo Chiny to jest wielki konglomerat wielu narodów, wielu języków, tradycji i kultur. Trochę tak zunifikowany pod kątem współczesnego państwa. Pytanie, czy my w tym momencie nie unifikujemy go, puszczając muzykę metalową, która jest ewidentnie muzyką z Zachodu. No tak, ale przecież taka muzyka nas interesuje, a Chińczycy, jak widać, dzielnie podjęli pałeczkę i grają tą muzykę. Nikt ich do tego nie zmusza. No i to jest właśnie kwestia, którą musimy podjąć. Czy to jest taki troszkę kabaret, troszkę takie przypodobanie się, czy faktyczne zaangażowanie się w tę muzykę? No, słuchaj. Rowerami i samochodami jeżdżą jak my. Do roboty rano wstają i szef ich ruga też. Stara zrzędzi na pewno. Nie wkurzyłbyś się? No to... Nie chciałbyś się wykrzyczeć i wyszaleć z kolegami przy dobrych napojach? Myślę, że tak. No i jakby odpowiedzieć, jak wasze gardła. I na przykład bym odpowiedział w ten sposób, jak tutaj, o, na przykład zaraz za momencik odpowie muzyka. No, to tutaj zespół, który będzie grał bardziej tak, no już bliżej mongolskiej granicy, bo i do tych regionów się odnoszą i stamtąd pochodzi zespół, a i też pamiętam kiedyś mongolskie rzeczy grałem, no to tutaj ten śpiew gardłowy się pojawi. Pokrzyczeć można w dalszym ciągu, niezależnie od tego, gdzie słuchamy. Szczególnie, że tu jest głos naprawdę z głębokiego gardła. Na bicie
이제 와서 내가 뭔 고르고 뚱뚱한 사루어째
evil, all of that blessed in my head. Grzmocimy tak, że Immolation zastanawia się, czy przypadkiem nie lukrować pierników w Toruniu. Szanghaj po metalowemu brzmi dokładnie tak. To było coś delikatnie starszego, a teraz sięgniemy po nowe. Do czego nas to doprowadzi? Pewnie do nicości, ale przyjemnie jest tam być razem, czyż nie? We'll be right back.
Holok Astrial z Szanghaju przypomniał nam te bardzo klasyczne granie, europejskie moim zdaniem raczej niż amerykańskie. Tak, zdecydowanie tutaj przejeżdżanie pługiem po gruzie. Ale tak się troszkę na tej piwnicy azjatyckiej skupiliśmy, troszkę tam się zagubiliśmy. A teraz czas na prawdziwe gwiazdy, no bo umówmy się, występowanie na Wacken oznacza, że jest się kimś z tej wyższej półki jednak, niezależnie od tego oczywiście, skąd się pochodzi. No i ma się za sobą wytwórnię, która o ciebie dba, jak Pest Productions, bo Pest Productions zadbało o projekt... No, nawet się pokusili o to, żeby go i na okładce dać napis łacińskimi literami, bo na Bandcampie nie ma. Choć jak wpiszecie Zuriakę, to wam wyskoczy właśnie to, co będzie występować, tak jak Piotr wspomniał, na tegorocznym Wacken Open Air. A to bardzo takie ciekawe, bo... zespół to, który nawiązuje do chińskiej tradycji, ale na przykład sięga po obcą kulturową poezję, którą no właśnie, jako czyni swoimi tekstami. No właśnie, nawiązuje, ale tak jak Batiuszka, czy niekoniecznie w ten sposób, taki bezpośredni, czy raczej tutaj poezja, z delikatnym dystansem? No tutaj chodzi o poezję, czyli bardziej posądzałbym Zuriak, postawiłbym na półce Zuriakę obok Druta, który też często czyni poezję jako źródło swoich tekstów. No to posłuchajmy. Bogowie szkockiej mgły. To raczej nie występuje na co dzień w Chinach, prawda? Tak, bardziej ta szkockość, bo umówmy się, jednak odległość geograficzna jest ogromna i tym bardziej warto pochylić się na tym, co za moment tutaj zabrzmi na 95,9 FM.
Zuriake, czyli jezioro pogrzebanych zwłok. No w każdym razie takie jezioro pogrzebowe, w którym grzebano ludzi. No właśnie, natomiast mówi się o tym, że metal coraz bardziej się grzebie w ziemi, a tu okazuje się, że żaden Ed Sheeran nie jest w stanie pokonać metalu, w dodatku polskiego. Kto jest na szczycie najlepiej sprzedających się płyt w Polsce w tym tygodniu? Okazuje się, że Batiuszka, która, no to już oczywiście jest temat na dłuższą rozmowę, natomiast nie da się ukryć, że Hospody jest najlepiej sprzedającą się płytą w tym tygodniu w Polsce. Mimo to nie wysłuchacie jej w zakładzie patologii dźwięku, jak również tej drugiej Batiuszki, której tytułu również nie pamiętam. No właśnie. Troszkę tutaj zwolniliśmy w muzyce, nieco pokrzyczyliśmy ku czci bestii w tym hałasie, nie żebyśmy całkowicie odpływali w zaświaty, no ale trzeba przyznać, że ten kierunek faktycznie jest jak z innej rzeczywistości. Pytanie, czy to rzeczywistość, czy to jakiś folklor, czy faktycznie coś tam nam wypełźnie zza łóżka, skoro taka późna pora. No to może mały strzał w twarz, żeby was przebudzić.
Horror of Pestilence, Calling to the King of Black. Taki nosi tytuł ten album, który pochodzi z sierpnia zeszłego roku. Dzisiaj w ogóle generalnie są rzeczy świeże. No, mniej więcej, na ile się da. No właśnie, ponieważ jeżeli mówimy o chińskim metalu, to raczej nie możemy mówić o klasykach, które są już wysłuchane, bo takich po prostu raczej nie ma. No najbardziej klasyczne metalowe chińskie zespoły, takie już z mocniejszego grania, to jest jakiś 92, 93 rok, to pierwsze zespoły, które jakby mamy i udało nam się namierzyć. Coś tam wcześniej było, ale to było takie bardziej pop, bardziej tam, no takie pop-rockowe, znaczy, czy tam metalowo-rockowe, tak? W ogóle to jest świetne w tych krajach, znaczy świetne, z mojej oczywiście perspektywy, jako paskudnego kapitalisty, w tych krajach, w których ten metal był gdzieś tam zakazany, który się łączył z muzyką popową tylko po to, żeby się gdzieś przebić. I to było takie inspirujące, że gdzieś tam pod tą otoczką popu próbowali przemycić bardziej metalowe riffy. Nie da się ukryć, że tutaj, w tym, co słuchaliśmy przed chwilą, naturalnie bardziej współczesnym, przemyciliśmy bardziej sympatyczną prędkość. Brutal był oczywiście bardzo mocno doświadczalny i tylko te melodyjki w tle gdzieś tam delikatnie powodowały dysonans. Ale akurat tutaj czułem, że nie do końca jest to z Chin. To mogło być zrobione wszędzie, absolutnie wszędzie. Bo niezależnie od tego, gdzie się tworzy taką ekstremę, metal sprawia, że łączymy się jednak w jeden naród tak naprawdę metalowy, w jedną nację. No i trzeba przyznać, że jeśli wysikasz na śniegu logo Darktron, czy napiszesz na kartce papieru po chińsku logo chińskiego zespołu, to będzie dokładnie ten sam chaos literkowy, którego nie jesteś w stanie rozwikłać i opowiedzieć, co to za zespół, chyba że znasz te symbole. Oczywiście, niezależnie od tego, gdzie będziemy jedli żółty śnieg, w dalszym ciągu jednak brutalna muzyka przemówi do serc i w dalszym ciągu będzie gdzieś tam wzbudzała niepokój w naszej duszy, tak jak zespół, który zagości za momencik. Be Persecuted, jeden ze starszych chińskich zespołów i black metalowych, i bardziej znanych, w utworze na początek będzie utwór o wszystko mówiącym tytułu Las Samobójców.
Be Persecuted, taki dziki black metal, ale bardzo poważany na chińskiej scenie. Perkusista tego zespołu jest szefem wytwórni Stress Hormones Productions, Records, o której już dzisiaj wspominaliśmy. Okej, to teraz zostaniemy chwilę w przeokrutnej, złej i brzydkiej chińskiej muzyce. Bo będzie zespół, nie wiem jak to się czyta, Hejtka, HTK. W każdym razie no, jest to taki wydawany przez Stress Hormones Records. No, symfoniczny black metal. Co ja będę wam mówił? No właśnie, bo to trzeba przyznać, że horda szarańczy przeleciała nad Olsztynem. No ale chyba, że państwo słuchają nas gdzie indziej, to wtedy sąsiedzi nie wiedzą, co się dzieje u was. I Zakład Patologii Dźwięku mimo wszystko zapewnia to, że żeby jeżeli, było jak najgorzej. Że, nie, że jeżeli czujecie się źle, to gwarantujemy wam, że będzie zaraz jeszcze gorzej. I teraz troszkę tych koszmarów wam zapewnimy. Dołożymy jeszcze szuflę Casio.
bardzo pięknie i romantycznie się zrobiło, co nie? No właśnie, ponieważ troszkę tak straszyliśmy, natomiast faktycznie początek był taki, koniec był też taki romantyczny, natomiast w środku było tak bardzo przyjemnie. Tak trochę wręcz pod szanty mi się skończyło. Wiesz, pod szanty, natomiast tempo było takie, że faktycznie gdzieś tam można było w maszynkę do mielenia mięsa wsadzić palec i podejrzewam, że efekt byłby podobny. Hejtka, czy HTK, to zespół, którego przed chwilą wysłuchaliśmy. A teraz wrócimy do klasycznego trashowego grania, bardziej w amerykańskim niż niemiecko-teutońskim stylu. Zespół nazywa się Punisher. No i co tu dużo mówić? No grają trash po amerykańsku, tak moim zdaniem. No nazwa mówi wiele. Tak, tu z epki, która jest z marca 2017, to ostatnie wydawnictwo zespołu i z tej epki utwór The Dark.
bardzo po amerykańsku i ten wokal też taki charakterystyczny. Kojarzy się szczególnie z jednym zespołem. Dobrze, jeszcze sięgniemy na chwilkę tylko do tradycji Chiny, tak sobie mówimy, Chiny. A to przecież ogromny kraj z wieloma regionami. I z wieloma ludami, które na nich żyją. No i nie da się ukryć, że to też wpływa na to, co z tych regionów wypływa troszkę. Podejrzewam, że taki na przykład Non Opus Dei w Cardiff, powiedzmy, niekoniecznie miałby takie same źródła inspiracji jak w Olsztynie. Tak. A teraz będzie zespół Nan, który czerpie ze swojej lider tego zespołu czerpie ze swojej kazachskiej, do swoich korzeni kazachskich, bo pochodzi ze wschodu, z zachodu Chin, gdzie ludność właśnie o pochodzeniu tureckim, grupy jakby językowej tureckiej żyje, między innymi Kazachowie, Ujgurzy. No i oni też są włączeni w Chińską Republikę Ludową. To są jakieś rejony autonomiczne, gdzie z tego, co jeśli przyłożyć tam ucho, to cały czas tam wrze. No ale wrze też i jest i muzyka, i bardzo taka stepowa. No i tutaj też palce wsadzili Amerykanie, bo Amerykanie też się zafascynowali i stąd jeszcze parę projektów, w których Amerykanie z Nowego Jorku biorą udział wspólnie z liderem zespołu Nan. No a tutaj taka składanka, w której łączą te tradycyjne, stepowe granie z bardziej takim nowoczesnym, gdzie Metallica, Korn, New Metal i tym podobne rzeczy były jakby punktem wyjścia. Yeah.
tak troszkę demonizujemy te Chiny jako kraj maksymalnie przerysowany. No ale można powiedzieć, że nie znajdziemy tutaj tak naprawdę dobrej, inspirującej muzyki. Teoretycznie, naturalnie. Wprawdzie scena chińska jest przerysowana, ale prezentuje też całkowicie oryginalne spojrzenie, które dla nas jest jednak mimo wszystko obce. No, jest tak oryginalne dla nas, jak wyczyny Batiuszki są dla nich. Jest to coś zupełnie z innej bajki. Naturalnie, z tym jednak mimo wszystko filtrem, że tam nie trafia to na pierwsze miejsca, jeżeli chodzi o listę sprzedaży. Natomiast mam tutaj jeszcze jedną ciekawą propozycję. Death Metal ze Splitu, z zespołem z Nowej Zelandii, bo to wcale nie tak daleko od nich. Zespół nazywa się Consecration i łupie tak. No i żegnamy się w ekspresowym tempie. Tak jest, na finiszu znowu wrócimy troszkę do piwnicy. Pytanie, czy faktycznie kult piwnicy i czy zespoły, które kształcą się w Chinach w szkalowaniu tego i owego, faktycznie mają w ogóle możliwość grania w piwnicach chińskich? No, gdzieś mają możliwość, bo grają. Walczyć z zarazą w kraju, gdzie prawie nie ma chrześcijan, jest ciężko. Muszą znaleźć sobie inne obiekty, z czym walczyć. Na pewno coś znajdą. Tak jest. No to w końcu ludzie. Dziękujemy bardzo, Piotr Bonar. Wszystkiego najgorszego i... Kazimierz Walkwasa, na dobranoc. Ibex Moon w utworze The Scar.